Cześć, a tutaj wam pokażę, jak ten pojedynek przebiegał z perspektywy Yuzama. Tutaj po odrodzeniu się, po stracie BFA G2 od razu próbuje iść do góry, żeby zdobyć przewagę pułapu. Ale widzi, że nic z tego nie będzie, bo ja się tutaj też spinam. Dlatego postanawiam nie zaatakować. Widzicie, przestał się wznosić, tylko się rozpędza po prostej. To jest to, co mówiłem. Próbuję z ponad kilometra strzelać amunicją niewidzialną na czołówkę. Tyle tylko, że ja te sztuczki klanu prosto to znam. Przeszedł później po splitesa, teraz przeciwnik wykonuje Hinerykomi. I to powoduje, że nie jestem w stanie mu w tym przejściu wejść na ogon i mijam go u dołu. Przeciwnik próbuje wykonać kolejny Hinerikami, tylko że kiedy wykonuje się je mając nos samolotu dokładnie w dół, to ono aż tak dobrze nie wychodzi, dlatego przez chwilę musiał odpuścić, wypoziomować trochę lot i to dopiero teraz jakoś pozwalało mu się na mnie nakierować. Prawdopodobnie gdybym strzelał, to może bym go dostał, ale ja preferuję rozwiązania bezpieczne. No i teraz siedzę mu na ogonie i powoli zaczynam pojedynek wygrywać. Tutaj znowu próbował Hinerikomi, żeby mi uciec sprzed lufy, ale nie dał rady. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do następnego. Cześć.